Biznes przez sito. DNA innowacyjnych idei zmieniających świat. Przyszłość oparta na kompetencjach big data i sztucznej inteligencji. Odpowiedzialne i zrównoważone przywództwo. I wiele więcej sygnałów zmiany zachodzących we współczesnym świecie. Biznes przez sito w każdą sobotę i niedzielę między 15 a 18. Inspirujące spotkania z liderami, naukowcami, wizjonerami. Kuba Sito, zapraszam. Przeniesiemy się teraz w świat medycznych startupów, a raczej technologiczno-medycznych startupów. W naszym studiu goście profesor Piotr Garstecki. Dzień dobry. Oraz doktor Kamil Gewartowski. Dzień dobry. Scope Fluidics, czyli startup, który można powiedzieć odniósł w ostatnim czasie dosyć duży sukces. Disruptive Technology Award to ta ostatnia nagroda, prawda? Tak. Startowaliśmy, szybko wyjaśnię, że Scope Fluidics prowadzi dwa projekty, Bacteromic i PCR One, i oba te projekty, wszystkie projekty, które prowadzimy, znalazły się w gronie 7 najbardziej przełomowych technologii na świecie w diagnostyce medycznej, zdaniem AACC, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia Diagnostyki Medycznej. To oczywiście duży prestiż, ale w ślad za tym prestiżem na ogół idą też pieniądze, które pozwalają na komercjalizację projektu i między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Biznes przez Sito. Natomiast ja was zapytam tak wprost, jak to jest u nas w Polsce, w tym świecie nauki, biznesu? Często się mówi, że te dwa światy ze sobą nie współgrają zbytnio. W przypadku startupów medycznych to też trzeba mieć pojęcie o tym, że tak naprawdę tu się łączy wiele różnych obszarów działania. Nie tylko medycyna, ale i technologie. Coś jeszcze? Jaka jeszcze ekspertyza? Co możemy dorzucić w naszej do tego koszyka? Przepraszam, zamyśliłem się na temat współpracy biznesu i nauki. Jeśli chodzi o medtech, to jest bardzo wiele dziedzin. Szybko wymieniam to, z czego korzystamy w Scope. To jest inżynieria i projektowanie i wykonywanie, automatyka, software, obsługa własności intelektualnej, matematyka, algorytmy, biochemia, mikrobiologia, badania kliniczne. No i też zarządzanie tym wszystkim też jest... Mamo, jak to wszystko opanować? Jest to trudne. Trzeba mieć cały zespół. No to szczerze to się trochę nie dziwię, ale potwierdzacie, że z tą współpracą świata nauki z biznesem nie jest tak w Polsce kolorowo? Nie jest różowo. To są jednak dwa oddzielne światy. Ja pochodzę zupełnie z nauki, gdzie trzeba coś odkryć, co nie ma koniecznie zastosowania i nie myśli się o takim zastosowaniu biznesowym. Mhm. Natomiast, żeby zrobić coś naukowego dla biznesu, to trzeba mieć ten taki mindset już nastawiony wcześniej, że robimy coś, co będziemy chcieli sprzedać. Mhm. Czyli mówiąc wprost, trzeba mieć konkretny pomysł i konkretny cel. Konkretny pomysł, konkretny cel i takie przystosowanie, że to właśnie chcemy osiągnąć. To robimy. To jak to się dzieje, że tylu ludzi, bo już wymieniliśmy tych wszystkich inżynierów i nie tylko, specjalistów, ekspertów w swoich dziedzinach, spotyka się i planuje ten jeden wspólny cel? To się dzieje wokół marzenia. Te marzenia pewnie pod spodem mają motywację różne. Chyba największą motywacją jest chęć zrobienia czegoś wielkiego, czegoś, co jest przydatne dla innych ludzi, co zwłaszcza w obszarze medycyny, to przełożenie, ta dobroć jest dosyć oczywista. Jeżeli możemy kogoś szybciej zdiagnozować albo pełniej zdiagnozować, lepiej wspomóc informacją wybór terapii, no to pomagamy, więc to faktycznie... Zresztą Kamil, patrzę na Kamila. Wydaje mi się, że faktycznie znakomita większość zespołu czuje tę motywację i to nas napędza, a potem zbieramy środki po prostu, których potrzebujemy. Oczywiście, bo z jednej strony robimy to, co jest naprawdę ważne i potrzebne, z drugiej strony robimy coś, co jest najlepsze na świecie, najszybsze na świecie, najdoskonalsze, więc to jest coś, co zdecydowanie może napędzić. Biznes przez sito. Zaprasza Kuba Sito. Jak to się u was tak naprawdę zaczęło? Bo powiedzieliście, że trzeba mieć cel, trzeba mieć pewną ideę i w nią wierzyć i tak to się kręci. Jak to u was było? To może zacznę od Scope Fluidics, który z moim przyjacielem Marcinem Izdorzakiem założyliśmy w 2010 roku.
I faktycznie nie matura, lecz chęć szczera. Zaczęliśmy od 10 tysięcy złotych i szczerej chęci, żeby wykorzystać technologie mikroprzepływowe w przemyśle. I po kilku miesiącach udało nam się znaleźć kontrakt bardzo duży na stworzenie analizatora nowego, który pozwoliłby z kropelki krwi zrobić w czasie kilkunastu, małych kilkudziesięciu minut kilka analiz diagnostycznych. I tak zaczęła nam się przygoda z diagnostyką medyczną. No tak, ale musieliście mieć też najpierw pomysł, że to będzie właśnie ta kropelka i ta diagnoza. Nie, prawdę mówiąc, z tym pomysłem przyszedł ten pomysł zrodził się w momencie spotkania. To rozmawialiśmy przed chwilą o nauce i przemyśle i to było trochę magiczne, dlatego że spotkali się ludzie, my raczej ze środowiska naukowego, z przemysłem, i w trakcie półgodzinnej rozmowy powstał pomysł, żeby zrobić właśnie to coś. I okazało się potem, oczywiście nie rzuciliśmy się z motyką na słońce, tylko przez kilka miesięcy sprawdzaliśmy, czy faktycznie uda się zrobić takie urządzenie, i kiedy okazało się, że się uda, no to weszliśmy już w taki większy kontrakt stworzenia analizatora. Kiedy to było? To było w 2010 roku, czyli już 9 lat. 9 lat. I dopiero w tej chwili można mówić o takim prawdziwym sukcesie, bo te urządzenia już przybrały formę prototypów i można mówić o ich komercjalizacji powoli. Czyli to jest pewien proces, który trwa, tu nie ma nic od razu. Trzeba być cierpliwym. Oczywiście, teraz jest już szósta generacja prototypów. One są już takie bardziej industrialne, można powiedzieć, przygotowane troszeczkę do produkcji seryjnej. I w tej chwili testujemy je na różnych frontach, czy to u siebie, czy to w zewnętrznych labach, na próbkach klinicznych. No dobra, to wracamy do samego początku. Był już pomysł i co? Trzeba na to wszystko pieniędzy, to nie są tanie rzeczy. Tak. Komentując jeszcze, że to długo trwa faktycznie, i jak się popatrzy na statystykę projektów medtechowych, trochę to zależy od tego, czy budujemy urządzenia, czy opracowujemy nowe leki, ale czas od pomysłu, czy też myśląc biznesowo, od pierwszej inwestycji do sukcesu, czyli myśląc biznesowo do exitu tak zwanego, do sprzedaży udziałów i zarobienia na posiadaniu, na inwestowaniu w te udziały, wynosi 6-8 lat. Długie kilka lat, wiele ryzyka po drodze, wiele rozwoju technicznego, wiele oczywiście od strony zespołu też i frajdy w tworzeniu, ale to jest długo. Mhm. Ja byłem w waszej firmie i widzę, jacy tam ludzie pracują. Pasjonaci swojej pracy siedzą w tych laboratoriach, wykonują kolejne badania, kolejne próbki, doskonalą to wszystko. To naprawdę, to wszystko też trzeba utrzymać. To nie jest tak, że to tworzy zespół kilku osób, tak? W tej chwili 40 osób. 40 osób, tak. Kamil, nie wiem, może chcesz opowiedzieć o Curiosity, o tworzeniu PCR One. Zaczęliśmy w 2012 roku. Tak, zaczęliśmy w 2012 roku. Cztery osoby jako pierwsze zostały zatrudnione, dwóch biochemików, dwóch inżynierów. I dopiero ze spotkania tych osób, z interakcji pomiędzy nimi, zrodził się plan działania i plan, jak to urządzenie należy zbudować, bo ze względu inżynieryjnego to jest to dość proste, ze względu biochemicznego też takie strasznie trudne nie jest, ale jednak połączenie tych dwóch światów i zrobienie idealnej maszyny, która obsłuży idealny protokół biochemiczny, to już jest naprawdę dość duże wyzwanie. Biznes przez sito. Zaprasza Kuba Sito. To, o czym zaczęliście mówić, zaczęło już brzmieć powoli jak taka czarna magia, przynajmniej dla laika, dla kogoś, kto nie jest związany z medycyną i nie jest tym tematem obyty na co dzień. To może zanim przejdziemy do tej drogi, żeby pokazać, jak ona trudna była, wytłumaczmy, na czym te urządzenia w ogóle polegają. Pierwsze to PCR One. To jest urządzenie, które ma wykryć, czy pacjent, który trafia do jakiegoś szpitala, czy jest nosicielem bakterii, czy nie. Bakteria może być jakimś strasznym patogenem, na przykład gronkowiec złocisty jest jedną z takich paskudniejszych bakterii. Nasze urządzenie w pierwszym panelu diagnostycznym ma za zadanie wykryć bardzo szybko, czy jest obecna ta bakteria, czy też nie. Co sprawi docelowo, że zakażeń tak naprawdę w szpitalach będzie zdecydowanie mniej? Jeżeli do szpitali będą trafiali ludzie, którzy są już wyleczeni z nosicielstwa,
to po prostu tych bakterii w szpitalu nie będzie. I nie będą tam trafiały, nie będą się tam namnażały, nie będą przechodziły z jednego pacjenta na drugi. Więc bardzo szybko potrzeba wykryć, czy pacjent, który trafia do szpitala, niesie tą bakterię, czy nie. Jeżeli nie, może wejść do sali ogólnej, jeżeli niesie, no to idzie do izolatki, gdzie jest wyleczony najpierw z nosicielstwa tej bakterii. To skoro to jest coś tak teoretycznie bardzo oczywistego, to dlaczego te urządzenia nie pojawiły się w szpitalach zdecydowanie wcześniej? To jest dość skomplikowane, ponieważ żeby wykryć bakterie tak normalnie, tradycyjnie, trzeba wziąć taką szpatułkę, jak do czyszczenia ucha, wsadzić komuś do nosa, potem wysiać te bakterie na szalkę i poczekać, aż one urosną. No i one urosną długo, jak to bakterie, co najmniej 24 godziny i tego procesu się nie da w nijak przyspieszyć. No, mamę się oszuka, tatę się oszuka, ale życie się nie oszuka, szybciej bakteria nie urośnie. Mhm. I w związku z tym trzeba podejść zupełnie inaczej. Trzeba zobaczyć, czy po DNA poznać, czy ta bakteria jest obecna, czy nie. Każda bakteria ma charakterystyczne dla siebie fragmenty DNA, które występują w niej i w żadnej innej bakterii na świecie. I teraz nasze urządzenie bardzo, bardzo szybko izoluje takie DNA, rozwala bakterie, wyciąga z nich DNA i sprawdza, czy DNA danego patogenu jest tam obecne, czy też nie. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z zupełnie innym sposobem diagnozowania. Tak, jest to zupełnie inne podejście. To jest nie podejście mikrobiologiczne, tylko podejście takie molekularne. Testujemy DNA. A bakteromik? Jeśli mogę jeszcze dać, bo zapytałeś, dlaczego tego się nie robi w ten sposób. Sama metoda wykrywania konkretnych genów to jest odkrycie w 83 roku Carrego Mullisa, czyli raptem 40, dobrze liczę, lat temu. Widzimy, teraz mamy Noble dopiero co rozdane, gratulacje dla pani Tukarczuk. Carry Mullis też dostał Nagrodę Nobla właśnie za odkrycie reakcji, opracowanie reakcji, która pozwala wykryć konkretny gen. I to było w 93 roku, a to, o czym Kamil opowiada, to jest historia, która ma w sobie nie tylko wykrywanie konkretnego genu, ale też wcześniej przygotowanie próbki. Nie można samej bakterii poddać badaniu, trzeba bakterię otworzyć, wyizolować z niej same geny i umyć je z tego całego, mówiąc nieładnie, bałaganu biochemicznego wnętrza komórki. Możecie sobie Państwo to pewnie wyobrazić, co tam się dzieje. I dopiero na tak oczyszczonym materiale możemy przeprowadzić reakcję PCR i wykryć konkretne geny. I robimy to, PCR-1 jest chyba najszybszym systemem na świecie, który potrafi jednocześnie przeprowadzić wiele takich reakcji. Czyli powiedzieć nie tylko, czy to jest gronkowiec, ale też, czy jest oporny na antybiotyki, w jaki sposób jest oporny, czy na pewno te geny oporności pochodzą z gronkowca i jeszcze, czy przypadkiem nie jest to szczególnie wredny typ gronkowca, który produkuje bardzo niebezpieczną toksynę. No to już mamy wyjaśnione działanie PCR-1. Za chwilę przejdziemy do drugiego urządzenia, czyli bakteromiku. Biznes przez sito. Zaprasza Kuba Sito. Czas na drugie urządzenie, czyli bakteromik. Tak, urządzenie bakteromik pomaga wyleczyć pacjenta, który jest zakażony jakimś wrednym bakteryjnym patogenem. Żeby wyleczyć zakażenia bakteryjnego, trzeba znaleźć antybiotyk i kiedyś w tak zwanej złotej erze antybiotyków było to bardzo proste, bo większość antybiotyków działała. W tej chwili narastająco, z każdym rokiem i faktycznie ten obraz jest bardzo, bardzo, bardzo ponury. Coraz więcej zakażeń powodowanych jest przez bakterie, które są oporne na wiele antybiotyków i wtedy trudno znaleźć antybiotyk. Bakteromik to jest system, który w jednym teście analizuje skuteczność wszystkich dostępnych klinicznie antybiotyków, więc daje pełen obraz lekarzom po to, żeby dobrać od razu właściwą terapię. A czy chciałoby się, żeby takie urządzenie było w każdym gabinecie lekarskim? Może nie w gabinecie, dlatego że tutaj raczej myślimy o hospitalizacjach, o leczeniu szpitalnym.
takich hospitalizacji, w których, które są spowodowane lub które są związane z zakażeniem bakteryjnym, są dziesiątki milionów w Europie rocznie i wiele z nich to są zakażenia wieloopornymi bakteriami. Często zdarza się tak, że systemy, które w tej chwili są dostępne na rynku, systemy diagnostyczne, analizują tylko kilka lub kilkanaście antybiotyków i zwracają informację, że żaden z nich nie jest skuteczny. A wtedy często pacjenci leczeni są tak zwaną terapią empiryczną, czyli według najlepszej wiedzy lekarzy, ale na podstawie po prostu no, takiego edukowanego zgadnięcia, jaki antybiotyk będzie działał. I chcemy, taka terapia często prowadzi też do wydłużonej hospitalizacji, zwiększonego ryzyka powikłań i można pominąć to ryzyko całkowicie i koszty, dostarczając informacje od razu i to jest celem systemu bakteriomik. Tym bardziej, ja tu mam przytoczone zresztą przez was dane, że tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na statystyki WHO przez najbliższe 35 lat, lekooporne bakterie mogą zabić nawet 300 milionów ludzi. Tak, to jest, prognozy są potworne, naprawdę. Lekooporne zakażenia, antybiotykooporne zakażenia, bakterie będą częstszą przyczyną zgonów niż onkologia, niż rak. Wszyscy wiemy jakby w pierwszej osobie, w relacje bezpośrednie z członkami rodzin, znajomymi, doświadczamy tam właśnie piętna onkologii. Proszę sobie wyobrazić, że zakażenia bakteryjne mogą podobne lub większe piętno na naszych życiach wywrzeć i to faktycznie jest przerażający obraz. Ale rozumiem, że gdyby wasze urządzenia w tym momencie trafiły do większości szpitali, to tak naprawdę ta sytuacja może się zupełnie odmienić. To jest oczywiście, nasze urządzenia to jest element całej układanki, wielkiego frontu i mam nadzieję, że tak, że również w Polsce nasze urządzenia będą pomagały PCR-1 unikać zakażeń szpitalnych, a bakteriomik będzie pomagał efektywnie dobrać terapię, możliwie jak najwcześniej. No dobrze, to już wiemy więcej o urządzeniach, to teraz jaka była droga tak naprawdę do tego? Więc ja przeszedłem taką bardzo, bardzo naukową drogę. Zrobiłem magisterkę, zrobiłem doktorat z biochemii, z genetyki i wówczas troszkę znudzony takimi badaniami podstawowymi, które są bardzo istotne i bardzo ważne, ale zwykle do niczego takiego sensownego nie prowadzą. Przesuwamy Kamil, tą granicę tak wiedzy. Ja wiem, ale są takie elementy, że są to no absolutnie wspaniałe osiągnięcia, ale jednak niestety prawda jest taka, że najczęściej po prostu przesuwają granice ludzkiej wiedzy, co rzadko może zostać do czegoś sensownego użyte. Ale jak już za to zostanie, to och. Natomiast potem przyszedłem na gotowe, to znaczy zgłosiłem się po prostu do startupu. Nie wiedziałem do końca, co będę robił w takim startupie. No i okazało się, że budujemy najszybszą maszynę diagnostyczną na świecie. No i byłem, delikatnie rzecz ujmując, podekscytowany tym faktem. I byłem jedną z czterech pierwszych osób, które pracowały nad tym. No i pracuję do tej pory i kończymy. Faktycznie, jeśli mogę tylko uzupełnić, to w 2012 roku poświęciliśmy dużo czasu na to, żeby zrekrutować ten pierwszy zespół, trzon zespołu i Kamil był wtedy jednym z członków tego pierwszego zespołu. Natomiast później zebraliśmy już cały ten zespół na takim startowym spotkaniu dwudniowym i po prostu powiedzieliśmy, że słuchajcie, chcemy zrobić najszybszy system do wykrywania genów w formacie point of care, czyli takim, który można wykorzystać bezpośrednio w kontakcie z pacjentem, bez żadnego laboratorium. No i na pytanie jak, powiedzieliśmy po prostu, że to wy musicie to wymyśleć. No i podjęli wyzwanie. I co z tego wyniknęło, jak wyglądało te 9 lat? 8 lat. O tym powiemy już za chwilę. Biznes przez sito. Zaprasza Kuba Sito.
Doktor Kamil Gawartowski, profesor Piotr Garstecki, gośćmi Biznes przez Sito i rozmawiamy o polskich wynalazkach w dziedzinie medycyny, które wkrótce mogą zrewolucjonizować nie tylko polską, ale i światową ochronę zdrowia. Panowie, już przeszliśmy przez konkretne wynalazki, co one tak naprawdę nam dają, natomiast to jest tak naprawdę od momentu, kiedy dołączyłeś do projektu, Kamil, 8 lat mniej więcej. Prawie tak. Do momentu, w którym możecie powiedzieć, że już jesteście prawie na samym ukończeniu. Co się przez te 8 lat działo? Najpierw powstawał koncept. W zasadzie mieliśmy tylko tablicę, kredę i pomysł, natomiast nawet nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, jak tego dokonać. I no, w diagnostyce zaczynamy od końca i posuwamy się do początku. Ostatnim etapem działania urządzenia jest samo zrobienie reakcji PCR, wykrycia tego DNA. I od tego musieliśmy zacząć. Więc jeżeli chodzi o biochemię, to jest to dość skomplikowane, o tym nie będę mówił, ale jeżeli chodzi o inżynierię, to tutaj sprawa jest dość prosta. Trzeba probówkę z reakcją ogrzać i schłodzić, tak kilkadziesiąt razy. Biochemia nadąży, enzymy są super ultra wydajne i zdążymy na pewno, enzymy zdążą zrobić reakcję, natomiast jedyna szansa, żeby to działało szybciej, to jest szybciej podgrzać, szybciej schłodzić. I tradycyjne maszyny, które działają około 1,5 godziny na sam PCR, no to one, to jest ogromny kawał metalu, który ogniwami Peltiera jest podgrzewany i ochładzany. Myśmy zupełnie inaczej do tego podeszli i ogrzewamy za pomocą promieni podczerwonych. W ciągu jednej sekundy jesteśmy w stanie podgrzać bardzo, bardzo małą próbóweczkę, bo tam jest 1 mikrolitr płynu, czyli tak ledwo widoczne gołym okiem objętość. Jesteśmy w stanie w ciągu sekundy ogrzać ją z temperatury 60 stopni do 99, 100 około do temperatury wrzenia. I robimy to za pomocą takiej, jak to nazywamy, rury, która ma za zadanie właśnie w sposób bardzo mocno zunifikowany ogrzać całą powierzchnię tej części PCR-owej. Natomiast chłodzenie odbywa się już w sposób tradycyjny, wymiana ciepła. I to jest wtedy już długo, aż 10 sekund. I właśnie starałem sobie to wszystko wyobrazić, ale chyba moja wyobraźnia aż tak rozbudowana nie jest. Może no to tak. Jest tak, jakbyśmy podgrzewali, grzali wodę na herbatę, oświetlając ją mocno. Takim naprawdę mega turbo laserem. Na promieniowanie podczerwone, a dodatkowo, żeby sobie wyobrazić skalę trudności, to chcemy takich szklanek podgrzać jednocześnie kilkadziesiąt w czasie sekundy i jeszcze tak, żeby one równomiernie zostały ogrzane, żeby nie było tak, że jedna eksploduje, a druga jest niedogrzana. Czyli mam rozumieć, że tak naprawdę te 8 lat to była taka żmudna praca, żeby wynaleźć odpowiedni sposób, który sprawi, że ten sposób podgrzewania będzie jak najlepszy, jak najbardziej skuteczny. Tak, dokładnie tak. To było przez pierwsze 2-3 lata nad tym pracowaliśmy i to się udało nam wyśmienić. Wiesz co, Kamil, ale to opowiedzmy o procesie odrobinę, bo najpierw jest marzenie, żeby zrobić bardzo szybko reakcję wykrycia genów. Potem powstaje pytanie, jak można by to zrobić i powstaje kilka pomysłów. Reakcja PCR jest tylko jednym ze sposobów. Potem, kiedy fokusujemy się na reakcji PCR, powstaje zespół, stworzył kilka pomysłów na to, żeby przeprowadzić ją bardzo szybko. Zresztą posiłkując się inspiracją dla nas był profesor Karl Witwer z Utah, który wiele lat później przyjechał do nas i zachwycał się naszymi urządzeniami. Trudno było go wyciągnąć z laboratorium i to była dla nas frajda niesłychana po prostu zobaczyć tego guru szybkiego PCR-u, szybkiego wykrywania genów u nas w laboratorium bawiącego się systemem PCR-1. Potem, więc wracając do historii, potem tworzymy koncept, musimy eksperymentalnie sprawdzić, czy ten koncept będzie działał, prototyp i tu postawimy przecinek, do tego mnóstwa roboty wrócimy już za chwilę. Biznes przez Sito. Zaprasza Kuba Sito. Już mówiliśmy o tej radosnej twórczości, o tych poszczególnych etapach, kiedy możemy sobie
uprawiać radosną twórczość w laboratoriach. No tak, ale przychodzi zderzenie z rzeczywistością i to jest chyba właśnie ten moment, w którym teraz jesteście. O tak, te pierwsze lata to były naprawdę takie miłe, fantastyczne, owocne i bardzo, bardzo dużo się posunęliśmy i tam no bez radosnej twórczości ciężko było coś zrobić. Natomiast w tej chwili to już nie jest ten etap. W tej chwili zamykamy, mrozimy, zamrażamy architekturę zaczyna się papierologia. Znaczy, słuchajcie, to nie jest tak, że przychodzi taki dzień, w którym mówimy, że przestajemy być kreatywni, a zaczynamy prowadzić dokumentację. To jest ciągły proces zmiany, ale faktycznie pierwsze etapy projektu, tworzenie koncepcji i sprawdzanie prototypów, to jest okres, w którym najważniejsza jest kreatywność i swoboda, wolność tworzenia. Natomiast w tej chwili już od dawna jesteśmy bardzo mocno w reżimie dokumentowania wszystkiego, co robimy i sprawdzania, czy każda ze zmian, które wprowadzamy, ma wpływ na całość, czy nie. I jak to wygląda w praktyce? Rozumiem, że są różnego rodzaju normy, które musicie spełnić. Składacie dokumentację takiego urządzenia i dopiero wówczas będziecie mogli myśleć o tym, żeby to urządzenie jakby wdrożyć, przekazać do produkcji, tak? Tak, to też jest wieloetapowy proces tak naprawdę, bo zaczynamy od sprawdzenia właśnie modułów, potem prototypu wewnętrznie. W tej chwili mamy już za sobą kilka etapów sprawdzenia całego systemu, czyli prototypu urządzenia, analizatora i wielu set kartridży, takich jednorazowych, plastikowych. To są właściwie też urządzenia, które produkujemy w możliwie najtańszy sposób. One są jednorazowe. Przyjmują próbkę pacjenta, czyli taką pałeczkę, wymazówkę z nosa możemy wrzucić do jednorazowego kartridża, a następnie ten kartridż włożyć do aparatu i po 15 minutach otrzymujemy wynik, czyli diagnozę. Albo mamy gronkowca, albo go nie mamy i ten gronkowiec znowu może mieć kilka różnych cech wykrytych. I testujemy to zarówno wewnętrznie, jak i w zewnętrznych laboratoriach. Robiliśmy to już raz w laboratoriach Alab, bardzo dużej sieci diagnostyki i dla nas to jest fenomenalne doświadczenie też, bo nasze urządzenia pracują w docelowym środowisku. Nie są używane przez nas, tylko przez pracowników tamtego laboratorium. Tak. I teraz też jesteśmy w trakcie takiego testu, już nazywamy to badaniami przedklinicznymi, dlatego że do formalnych badań klinicznych potrzebne nam są aparaty i kartridże, które zjadą, mówiąc kolokwialnie, z linii produkcyjnej, która została zwalidowana, opieczętowana, oplombowana i tak dalej, co dopiero nastąpi w najbliższych miesiącach. Więc w tej chwili to są badania takie same, ale przedkliniczne formalnie. To co dalej was czeka tak naprawdę? Rozumiem, że to jeszcze nie jest koniec w związku z tym. Co nas czeka? PCR One odpowiada na potrzebę, która jest właściwie taka sama wszędzie na świecie. Zakażenia szpitalne dotyczą nawet 10% hospitalizacji w krajach rozwiniętych, w krajach mniej bogatych. To jest nawet 30-40% wizyt w szpitalu. I można temu zaradzić, sprawdzając, czy pacjent wchodzący do szpitala jest nosicielem danego patogenu, czy nie, po to, żeby izolować tylko nosicieli i ich leczyć. Za pół roku, za rok, za dwa lata, za trzy? Chcemy w przyszłym roku uzyskać dostęp do rynku europejskiego, certyfikację na rynek europejski i równolegle pracujemy w tej chwili już nad, rozmawiamy z globalnymi dystrybutorami sprzętu medycznego o potencjalnej współpracy przy sprzedaży. Biznes przez Sito. Zaprasza Kuba Sito. Już wiemy, że urządzenia mogą trafić wkrótce do produkcji i do szpitali, ale co dalej? Moim takim osobistym marzeniem jest to, żeby ten system PCR One wykorzystać w zupełnie innym celu. To jest system zbudowany po to, żeby można było wykrywać w zasadzie dowolne DNA, RNA, czyli bakterie, wirusy, z dowolnej w zasadzie próbki pochodzącej od pacjenta. Ja bym chciał, żeby ten system stanął u lekarza pierwszego kontaktu. Żeby każdy pacjent, który przychodzi, nie wiem, z katarem, z bólem gardła,
zanim trafił do lekarza, który obejrzy i troszeczkę na ślepo wystawia receptę na antybiotyk, żeby 15 minut przed tą wizytą lekarską pielęgniarka zrobiła temu pacjentowi wymaz z gardła. Wsadzamy to, ten wymaz do naszej maszyny, która sprawdza, jaki wirus, jaka bakteria jest tam obecna, jeżeli bakteria, to na jaki antybiotyk jest oporna, na jaki wrażliwa, i żeby z takim wydrukiem wejść do lekarza. I lekarz po pierwsze oczywiście musi postawić diagnozę, obejrzeć sam, sprawdzić, ale po drugie może się posiłkować takim wynikiem. I wtedy taka diagnostyka u lekarza pierwszego kontaktu będzie po prostu dużo lepiej wyglądała. Brzmi fantastycznie. Pytanie, czy takiego lekarza pierwszego kontaktu będzie stać na takie urządzenie? Myślę, że tak, ponieważ urządzenie nie jest strasznie drogie i planujemy, żeby to urządzenie było gratis niejako. I w czasie jednego takiego, jednego shiftu, 8 godzin działania takiej przychodni, będzie można zrobić bardzo wiele testów i żeby jeden test kosztował troszeczkę więcej, tak żeby to urządzenie mogło tam stanąć. Taki jest model biznesowy. Właśnie, rozumiem, że wy pracując nad tym urządzeniem, pracujecie nie tylko nad tym, żeby ono działało, ale pracujecie też nad całym modelem biznesowym, czyli to jest wyzwanie dla was naukowców poniekąd. Tak, musimy pracować nad wszystkim i pracujemy też nad modelem biznesowym. Chcemy, naszym celem jest zawiązanie partnerstwa, czy też o tym możemy trochę więcej powiedzieć, w jakiej formie, ale generalnie, żeby system PCR1, a też bakteromik później był sprzedawany przez globalnego dystrybutora urządzeń medycznych, urządzeń diagnostycznych. Dlatego, że zarówno PCR1, jak i bakteromik odpowiadają na potrzeby, które są bardzo podobne w wielu miejscach na świecie i mają dzięki swojej funkcjonalności potencjał sprzedażowy, do którego nam jako startupowi byłoby bardzo trudno, że tak powiem, wykorzystać ten potencjał sprzedażowo, bo to wymaga budowy kanałów dystrybucji, kanałów sprzedaży, dotarcia do klienta, a są firmy, które mają bardzo dobrze zbudowane już właśnie sieci dystrybucji i sprzedaży. Od 10 tysięcy złotych waszej inwestycji to się zaczęło, a dziś? Tak, w tej chwili zmierzamy, jesteśmy bardzo dumni z tego, że zgodnie, bo pracujemy za pieniądze, trochę za zarobione pieniądze, natomiast głównie za pieniądze naszych inwestorów, którzy wierzą w to, co robimy i w zysk, który mam nadzieję przyniesiemy. I też trochę za pieniądze publiczne z grantów. Ostatnio Bakteromik dostał taki bardzo trudny, bardzo prestiżowy grant europejski, Europejskiej Rady Innowacji w ramach Horyzontu 2020. Więc to jest finansowanie, natomiast zwrot dla inwestorów przyjdzie w momencie sprzedaży całej spółki Curiosity, na przykład, która rozwija system PCR1 na rzecz globalnego dystrybutora, i wtedy udziałowcy z CoFluidX co najmniej połowę tej kwoty pozyskanej ze sprzedaży uzyskają w postaci dywidendy. No to już za chwilę opowiemy o tym, czy to tak naprawdę jest trudne przedsięwzięcie sfinansować taki projekt. Biznes przez sito. Zaprasza Kuba Sito. Profesor Piotr Garstecki i dr Kamil Gewartowski. No i ich dwa projekty, które być może wkrótce zrewolucjonizują diagnostykę w medycynie na całym świecie. Tego im przynajmniej życzymy. Słuchajcie, muszę o finansowaniu, bo to jest coś, co bardzo interesuje tych wszystkich, którzy mają różnego rodzaju pomysły. Być może nawet są przekonani, że będą w stanie je wdrożyć, ale jednak tego typu projekty pochłaniają czas, pieniądze, pracę wielu ludzi, ekspertów w bardzo różnych dziedzinach. Jak to wszystko ze sobą pogodzić i skąd wziąć na to pieniądze? To jest bardzo ciekawe zagadnienie i zagadnienie życiowe dla projektów startupowych, technologicznych, które wymagają kilku lat, żeby dojść do rynku. W krajach, w których istnieje wieloletnia kultura, ekosystem prowadzenia projektów technologicznych, to jest finansowane najczęściej przez venture capital,
I tak jak mówiliśmy o tym, że kilka lat od pomysłu, od pierwszej inwestycji do exitu to zajmuje, tak też zwroty są na poziomie tych 10 razy, czyli włożony dolar przynosi 10 dolarów. To są średnie, też średnie ceny takich projektów przy sprzedaży, przejmowaniu przez wielkich globalnych graczy są na poziomie setek milionów dolarów. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że również liczymy się z pewnym ryzykiem, że te projekty mogą nie wypalić. Jasne. I na początku aniołowie biznesu wrzucają 10 tysięcy dolarów czy 100 tysięcy dolarów. Szansa jest bardzo mała, za to jeśli wyjdzie, projekt się powiedzie, to i zwrot jest ogromny. I potem sukcesywnie z każdym rokiem, z każdym pokonanym milestone'em, osiągniętym kamieniem milowym, ryzyko maleje. I pod koniec, w ostatnich rundach, w rundzie trzeciej na przykład, to też pokazują jakby przykłady takich projektów jak nasz w Europie czy w Stanach. Często jest tak, że VC wkłada 25 milionów dolarów po to, żeby dosłownie rok czy półtora roku później spółka została sprzedana za 100 czy za 200 milionów. Czyli tam już ten zysk jest rzędu 2 czy 3 razy. Nadal jest to znacznie więcej niż w typowych projektach inwestycyjnych. Ale też już ryzyko na rok czy dwa lata przed transakcją jest o wiele mniejsze po prostu. To jak to jest z tymi techmedami w Polsce? Jest ich wiele? Techmedów na pewno nie ma wiele, porównując się do Kalifornii czy do wschodniego wybrzeża Bostonu, Nowego Jorku. Ale jest ich coraz więcej i bardzo przyjemnie jest patrzeć na to, że powoli rośnie też ekosystem. Właśnie po pierwsze jakieś historie sukcesów, po drugie doświadczenia, po trzecie właśnie ten ekosystem inwestorów, przedsiębiorców, naukowców, którzy nie tylko prowadzą badania w instytutach, ale też w firmach. Tworzy się ten humus, mam wrażenie, i będzie coraz lepiej pewnie. Zresztą nie przez przypadek, w IT jesteśmy trzeci na świecie na przykład. Tych naukowców mamy naprawdę bardzo dobrych. Tylko jeszcze mam wrażenie, trochę brakuje nam przestrzeni, takiej odwagi do prawdziwego działania. No to tak jak mnie się bardzo podoba to, co to jest wyświechtane oczywiście, żeby cytować Steve'a Jobsa, ale to, co on sam też przywołał, czyli stay foolish, stay hungry, to jest absolutnie, bez tego się nie da tworzyć startupów, czy tworzyć w ogóle większych przedsięwzięć. Trzeba być głodnym i trzeba być trochę lekkomyślnym i porywać się z motyką na słońce, a potem bardzo, bardzo dużo pracować, myśleć i pragmatycznie pracować. Kamil, ty byś dzisiaj wybrał inną drogę? O nie, zdecydowanie nie. Naprawdę... To, czego doświadczyłem przez te wszystkie lata, to budowanie od zera do działającego urządzenia, a potem pierwszy test wykonany w właśnie w Alabie, gdzie patrzę na własne oczy i zastanawiam się, czy to wyjdzie dobrze i potem jest, pokazuje się dokładnie taki sam wynik jak na innym urządzeniu, aparacie referencyjnym. Wspaniałe uczucie. Biznes przez sito. Zaprasza Kuba Sito. Kończąc już naszą rozmowę, chcemy dać kilka rad tym młodym naukowcom, którzy mają pomysły, są ambitni, a nie wiedzą do końca, jak zacząć. A te pomysły na to, jak zacząć, dadzą dr Kamil Gawartowski, profesor Piotr Garstecki, którzy, można powiedzieć, już są u wrót sukcesu. Mam nadzieję, że tak. Tak nam się wydaje, ale jak słyszę, to zawsze tak trochę z drżeniem, bo wiele lat już za nami jest roboty i nie chciałbym zapeszyć. Nie wiem, czy ja przynajmniej jestem w stanie się odważyć dawać rady, dlatego że organizowanie przedsięwzięcia biznesowego, czy w ogóle przedsięwzięcia, w którym bierze większa liczba osób, to jest odpowiedzialność i pewnie nie znając szczegółów sytuacji trudno radzić, ale możemy pewnie powiedzieć o jakichś aspektach, z którymi wiąże się taka przygoda. Pierwsze na pewno to jest, jak dla mnie, to jest, mówiąc po polsku, fun i radość robienia czegoś nowego, czegoś niezwykłego, czegoś, na co nie ma przepisu wprost z książki. To jest frajda niesamowita. Mhm.
Zwłaszcza jeśli robi się to z ludźmi, którzy podobnie odczuwają frajdę, a przy tym są ciekawi i wnoszą swoje niesamowite, ciekawe aspekty do tego procesu. I to jest po prostu frajda. Kamil, patrzę na ciebie, zamurowało cię. Nie dowierza. Jest kilka rzeczy takich pewnie dosyć oczywistych. Na pewno trzeba mieć to z tej hungry i z tej foolish. To ma odzwierciedlenie w tym, że trzeba mieć jakąś wizję. Trzeba wierzyć, nie bać się i wierzyć w to, że można zrobić coś szalonego. A w konsekwencji, żeby się udało, to jeszcze trzeba bardzo dobrze organizować. To można wyćwiczyć. Warto prowadzić wiele projektów, najpierw małych, potem coraz większych za każdym razem. I warto dobrze się komunikować z innymi. Ćwiczyć komunikację po prostu. W tym naukowym świecie on uchodzi za taki trochę sterylny, zamknięty. A tu jednak ten świat nauki musi się spotkać jeszcze z tym praktycznym, czyli z biznesem. Niekoniecznie naukowiec od razu będzie świetnym biznesmenem, prawda? Oczywiście. Oczywiście, taki startup rodzi się właśnie na styku różnych nauk, na styku biznesu również. Wydaje mi się, że chyba nie. To znaczy, zazwyczaj startupy naukowe tworzą się dlatego, że jakiś naukowiec czy grupa naukowców ma odkrycie, którym są zafascynowani i wydaje mi się, że to odkrycie jest tak świetne, że da się zrobić z tego biznes. I wtedy zaczynają firmę, często nie wiedząc, że nie patrząc w ogóle na potrzebę rynkową, na którą to rozwiązanie mogłoby stanowić odpowiedź. Więc i wtedy jest to trudne. Warto pamiętać o tym, żeby być elastycznym. Myśmy też zaczęli PCR1 z zupełnie czym innym w głowie, jeśli chodzi o zastosowanie. I po 2 czy 3 latach rozwoju duże firmy światowe powiedziały, że ten format nie jest interesujący i żeśmy wykorzystali tą szansę, żeby dowiedzieć się, jaki jest interesujący, i zmieniliśmy kierunek rozwoju. Czyli czasami też trzeba umieć się zatrzymać i wykonać kilka kroków w tył. Tak to jest? Przynajmniej się rozejrzeć, zatrzymać, rozejrzeć się i może zmienić swoje... główny cel. Ale w tym wszystkim potrzebne jest jedno, czyli odwaga. Na pewno potrzebna jest odwaga. W tej chwili też jest już mnóstwo materiałów i w internecie i dostępnych na temat tego, jak szybko sprawdzić hipotezę co do produktu. Warto, kiedy mamy pomysł na produkt, to z tym pomysłem, z prototypem, nawet z grubnym, pójść do potencjalnych klientów i dowiedzieć się, czy oni faktycznie chcą tego, czy nie, i dostać feedback i korzystać z niego. Biznes przez sito zaprasza Kuba Sito. Odwaga to, co potrzebne jest, gdy zaczynamy biznes, zwłaszcza startupowy biznes. O tym przekonują profesor Piotr Garstecki i dr Kamil Gewartowski, twórcy startupu, który odniósł już, można powiedzieć, sukces. Panowie, kończąc, jakie jeszcze macie marzenia? Pierwszym, najważniejszym marzeniem jest to, żeby mówiłeś o tym, że sukces odnieśliśmy. Odniesiemy go w momencie, kiedy PCR1 będzie miał dopuszczenie do rynku diagnostyki medycznej w Europie i podpiszemy. No to jeszcze pół roku. Potraktujmy to jako formalność. Ale to jest też marzenie i tym ja przynajmniej żyję głównie, bo to będzie zwieńczenie wielu lat pracy. I też a propos marzeń, będzie to furtka do nowego etapu w rozwoju Scope Fluidics. Chcemy prowadzić tego typu projekty w przyszłości, to najbardziej lubimy i mając większy kapitał na to, będziemy mogli to robić z większym rozmachem też w przyszłości. Kamil? Dla mnie, tak jak już wspominałem, zobaczyć urządzenie, które konstruowałem od początku w gabinecie u lekarza pierwszego kontaktu, które jest wykorzystane do wielu, wielu różnych celów. Między innymi chociażby do takiej pierwszej diagnostyki. To jest coś naprawdę, na co bardzo, bardzo czekam i liczę.
To nam pozostaje nic, tylko trzymać się za was kciuki, żeby tak się właśnie stało i życzyć też trochę tego sobie, bo jako pacjenci również na tym docelowo możemy skorzystać. Także jeżeli kiedyś pielęgniarka w gabinecie pobierze wam wymaz, po czym po 15 minutach w gabinecie u lekarza otrzymacie bardzo precyzyjną diagnozę, to wiedzcie, że to dzieło Piotra i Kamila. I zespołu. I zespołu. I zespołu całego. I zespołu. Ponad 40 osób, tak? Tak, tak jest. No i tego wam oczywiście wszystkim życzę. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. A was zachęcam. Piszcie kuba@chiliz.pl. Jeżeli macie podobne historie, my się z chęcią nimi na antenie ChiliZ podzielimy. A tymczasem dziękuję wam bardzo. Biznes przez sito. DNA innowacyjnych idei zmieniających świat. Przyszłość oparta na kompetencjach big data i sztucznej inteligencji. Odpowiedzialne i zrównoważone przywództwo. I wiele więcej sygnałów zmiany zachodzących we współczesnym świecie. Biznes przez sito w każdą sobotę i niedzielę między 15 a 18. Inspirujące spotkania z liderami, naukowcami, wizjonerami. Kuba Sito, zapraszam.